powiedzieć, zazdrość jest łatwym uczuciem czy nie? Nie łatwym. Nie, to jest trudna. To powiedzcie mi, jak odczuwacie tą zazdrość, to co wy potem z nią robicie? Co można z taką zazdrością zrobić? Wyrzucić ją. Jak się wyrzuca zazdrość? Żeby się potem dobrze czuć. Na przykład kupić. To, czego się zazdrości, tak? Innej osobie sobie kupić. Czy zawsze jest to możliwe? Nie, bo na to się nie ma pieniędzy. Na to potrzeba bardzo dużo czasu. Nie pozwalają. Czy to nie jest tak, że my wszyscy mamy coś wyjątkowego, a czasem jest nam trudno o tym pamiętać? Widzimy tylko te rzeczy, kto ma ktoś inny. W naszej piosence trochę mówimy o tym, żeby sobie osładzać tą zazdrość przez to, żeby pamiętać o tym, co my mamy. Dobra? Może spróbujecie z nami coś zaśpiewać? A ja nie mam tego, co ktoś inny ma. A ja nie mam tego, co ktoś inny ma. A ja nie mam tego, co ktoś inny ma. A ty nie masz tego, co mam ja. Powiedz o tym, co masz. Zawsze lepiej tak robić, zamiast tracić swój czas na myślenie, co inny ktoś ma. Pomyśl o tym, co masz. Zawsze lepiej tak robić, zamiast tracić swój czas na myślenie, co inny ktoś ma. Na ten przykład Olek ma zabawek worek, pozazdrościć można mu. Zawsze coś nowego i wyjątkowego, czuję, że brak mi tchu. Co robi? Koleżanka Ania piękne ma ubrania, pozazdrościć można jej. Zawsze coś nowego i wyjątkowego, czuję, że ja też tak chcę. Co robić? Pomyśl o tym, co masz. Uwaga! Tego, co mam ja.
to ja mam dla was teraz coś. Dziewczyny, coś dla was mam. Ja coś mam. Nie, ja dam tobie. Dam ci coś. Dobra? To musisz na chwilę i A jesteście ciekawi, co tam jest? Tak. No właśnie. I ja to jest... coś tam widziałam. Ja bardzo ciekawa, ja myślę, że tam jestem... Tak, czujesz zazdrość? No właśnie. Prawda? Jak ktoś coś ma... Że on już wie, co to jest, a my jeszcze nie wiemy. Zobaczyłaś już, co tam jest? Wybierzesz osobę, której to przekażesz? Tyle nas jest, że niestety ktoś musi poczekać. Ale ja myślę, że czekanie czasem jest bardzo nudne, ale warto poczekać, bo na fajne rzeczy warto poczekać. Możesz przekazać? Oktawi, chcesz przekazać? Dobra. Chcesz być ostatnia? Chcesz na to poczekać? Trochę, czasem jest tak, że ostatni może mieć coś najdłużej. A czy może być tak w życiu, że zawsze jesteśmy pierwsi? Nie. Czy czasem trzeba czekać? Tak. Na co trzeba czekać najczęściej? Na przykład na swoje urodziny. I to cały rok? No i jak to wytrzymasz? Ale na gwiazdkę też trzeba czekać, też są prezenty. A co gdyby gwiazdka była codziennie i urodziny były codziennie? O, to by było super! To by było straszne! Właśnie! W ogóle nie cieszyli z prezentów. Brawo! Jak ciągle jest gwiazdka albo urodziny, to wtedy nie może dostawać codziennie, dlatego że safki się nie zamkną. Dzisiaj było o zazdrości. Nie jest to łatwa emocja, ale w ramach odczarowywania jej może macie ochotę narysować coś, z czego jesteście bardzo, bardzo, bardzo zadowoleni, że macie. Może to być rzecz, a może to być coś, co świetnie umiecie robić i zawsze tak po cichu się cieszycie, że to potraficie, na przykład jazda na koniu albo szybkie bieganie. Myślę, że można to narysować. Albo narysujcie coś, o czym bardzo marzycie i bardzo byście chcieli to mieć. Czyli takie trochę marzenie, do którego dążycie i posiadanie tego sprawi wam ogromną przyjemność i radość. Tak możemy odczarować zazdrość, myśląc o tym, co mamy.